Narkolepsja jest chorobą zaliczaną do grupy pierwotnych zaburzeń snu, których głównym objawem jest nadmierna senność w ciągu dnia. Oprócz nadmiernej senności w ciągu dnia do klasycznej tetrady narkoleptycznej, czyli klasycznych objawów zdefiniowanych przez Josa i Danego w latach 50., należą kolejne objawy, takie jak katapleksja, porażenie przysenne oraz omamy hipnagogiczne i hipnopompiczne. Nadmierna senność w narkolepsji nie jest taką nadmierną sennością przeżywaną przez każdego z nas po gorzej przespanej nocy. Jest to nadmierna senność pojawiająca się każdego lub niemal każdego dnia, trwająca nieustannie. W narkolepsji ta senność jest zarówno rzeczą podstawową, ciągnącą się przez cały dzień, przypominającą taki poziom zmniejszonego czuwania, momentami mogącą przechodzić w ataki snu, czyli zasypianie w sytuacjach, w których normalne osoby zazwyczaj nie zasypiają, to znaczy podczas jedzenia, podczas rozmowy, czyli nie tylko w sytuacjach monotonnych, na przykład dłuższe prowadzenie samochodu, jakaś nudna konferencja. Czyli tym odróżniamy tą patologiczną senność od senności zazwyczaj spotykanej u osób zdrowych. Katapleksja to znaczy nagła, obustronna, symetryczna utrata napięcia mięśniowego, wyrażająca się w różnym stopniu. W mniej nasilonych przypadkach może być to opadnięcie żuchwy, zwieszenie głowy. W najbardziej nasilonych przypadkach może to być zwiotczenie mięśni nóg prowadzące do upadku albo prawie do upadku, jeżeli pacjent zdąży przytrzymać się lub siąść, zanim dojdzie do jakichś poważniejszych uszkodzeń. W katapleksji charakterystyczną rzeczą jest to, że najczęściej jest wywoływana przez czynniki emocjonalne. Najbardziej charakterystyczne czynniki to jest rozśmieszenie, opowiedzenie dowcipu albo złość, zdenerwowanie. Często pacjenci z narkolepsją i z katapleksją, jeżeli nie są leczeni, albo zanim zaczną być leczeni, zanim rozpoznano u nich narkolepsję, często unikają na przykład na przyjęciach towarzystwa opowiadającego dowcipy i mogą na przykład przez to zyskać sobie opinię osób mrukliwych, bez poczucia humoru. Katapleksja jest bardzo uciążliwym objawem. U różnych pacjentów osiąga różne nasilenie. To nie tylko chodzi o dany napad katapleksji, ale też jego częstotliwość. Część pacjentów ma napady katapleksji stosunkowo rzadko, raz w tygodniu, nawet rzadziej, ale są też pacjenci, u których napady katapleksji występują kilka razy na dzień i bardzo utrudniają im funkcjonowanie w ciągu dnia. Paraliż przysenny jest objawem polegającym na niemożności poruszenia się po obudzeniu się najczęściej. Osoba budzi się, jest świadoma, że już nie śpi, ale nie może się poruszyć. Paraliż przysenny nieraz występuje też u osób zdrowych, zdarza się, natomiast na pewno w narkolepsji jest to częstszy objaw niż u każdego z nas. Często pierwszy epizod paraliżu przysennego jest połączony z lękiem, dlatego że te osoby nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Jest to dosyć przerażająca sytuacja, kiedy nie można się poruszyć. U części pacjentów z narkolepsją ten paraliż przysenny, czyli niemożność poruszenia się, może przedłużać się do kilkudziesięciu sekund, rzadko do kilku minut. U części z nich osoby z zewnątrz mogą przerwać taki epizod paraliżu przysennego, na przykład przez powiedzenie czegoś, nawet dotknięcie takiej osoby chorej.
Kolejne objawy, dwa to omamy hipnopompiczne, czyli omamy, które pojawiają się w momencie zasypiania, i omamy hipnagogiczne, czyli omamy pojawiające się podczas budzenia się, czyli przechodzenia ze snu do czuwania. Te omamy mogą być zarówno wzrokowe i słuchowe, trochę przypominające takie żywe marzenia senne każdego z nas. Tutaj też można zaznaczyć, że omamy hipnagogiczne i hipnopompiczne mogą zdarzyć się także u osób zdrowych, natomiast w o wiele większym nasileniu występują u pacjentów chorych na narkolepsję. Z tej klasycznej tetrady narkoleptycznej, najbardziej patognomoniczny, czyli taki objaw, który, jeżeli stwierdzimy jego występowanie, w dużym stopniu utwierdza nas w przekonaniu, że jest to choroba, w tym przypadku narkolepsja, to jest katapleksja. Rzadko występuje w innych chorobach neurologicznych i tutaj do różnicowania oczywiście jest z innymi zaburzeniami, bo takie upadki, zwietrzenia mięśni mogą być na przykład mylone z omdleniami, z utratami przytomności z przyczyn kardiologicznych, utraty przytomności z upadkiem w przebiegu padaczki. W katapleksji takiej klasycznej jest istotne to, że świadomość jest zachowana, jakkolwiek taki przedłużający się napad katapleksji może przejść w epizod snu. Jakie jest rozpowszechnienie narkolepsji? Wydaje się, że takim najbliższym prawdy, przynajmniej dla krajów europejskich, czynnikiem czy wskaźnikiem rozpowszechnienia było stwierdzenie, że narkolepsja dotyka 1 na 2000 osób, czyli jest to rozpowszechnienie porównywalne z rozpowszechnieniem takich chorób neurologicznych jak stwardnienie rozsiane, myślę, że bardziej znane wśród społeczeństwa niż narkolepsja. Co ciekawe, narkolepsja nierozpoznana i nieleczona przynosi podobnie nasilone pogorszenie jakości życia, jak nieleczona depresja. Także tutaj mamy dużo do zrobienia, dlatego że diagnostyka narkolepsji w Polsce nie jest rozpowszechniona i podejrzewam, że większość pacjentów czy osób chorych na narkolepsję nie jest właściwie zdiagnozowana, a w związku z tym nie jest odpowiednio leczona. Rozpowszechnienie narkolepsji jest zróżnicowane w różnych krajach. Wydaje się, że najpowszechniejsza narkolepsja jest w Japonii. Tam wydaje się, że teraz być może jest to związane z jednym z antygenów zgodności tkankowej, z którym narkolepsja się wiąże. Natomiast najmniejsze rozpowszechnienie jest w Izraelu. Teraz ta różnica w rozpowszechnieniu to jest 10-krotnie do 100-krotna różnica pomiędzy Japonią i Izraelem. Kolejną rzeczą poza rozpowszechnieniem to na ile to jest choroba dziedziczna, czy też uwarunkowana genetycznie. Większość przypadków narkolepsji to są przypadki sporadyczne, to znaczy pacjent podczas wywiadu nie potrafi opowiedzieć, czy ktoś w rodzinie miał podobne problemy z nadmierną sennością, innymi objawami narkolepsji. Natomiast są przypadki występowania rodzinnego narkolepsji, to znaczy kilku przypadków w danej rodzinie w kilku pokoleniach, ale to jest mniejszość pacjentów z narkolepsją. Co prawda występowanie narkolepsji zwiększa 20-40-krotnie ryzyko zachorowania na narkolepsję u innych członków rodziny, ale warto pamiętać, że nawet przemnażając o te 20-40 razy, to to ryzyko jest rzędu 1-2%, czyli nie tak wysokie, czyli nie należy się bać, że wiele osób w rodzinie zachoruje. O patogenezie narkolepsji
zaczęliśmy dowiadywać się coraz więcej w ostatnich latach. Historycznie neurolog, Van Economo, bardzo znany badacz śpiączkowego zapalenia mózgu, wskazał na obszar tylniego podwzgórza jako obszar zaangażowania w podtrzymywanie czuwania. Te wnioski wyciągnął na podstawie analizy patomorfologicznej mózgów pośmiertnie badanych pacjentów, którzy przeszli śpiączkowe zapalenie mózgu na początku XX wieku. Pamiętamy część z tych pacjentów z takiego filmu jak Przebudzenia. Przez pewien czas miała nadmierną senność. Okazało się, że ta grupa pacjentów, która po przebyciu tej choroby miała długotrwałą nadmierną senność, miała też uszkodzenie tylniego podwzgórza. Kilka lat temu, a dokładnie w 1999 roku, dwa niezależne zespoły, niezależnie od siebie, niemal w tym samym miesiącu opublikowały odkrycie nowej grupy przekaźników peptydowych. Jedna grupa nazwała je hipokretynami, właśnie od występowania w podwzgórzu, czyli z łaciny hipotalamus. Druga grupa badaczy określiła te same neuroprzekaźniki oreksynami, gdyż wykazała ich udział w zachowaniach związanych z odżywianiem. Rok później opublikowano pierwszą pracę, która wiązała układ hipokretyn z narkolepsją. Okazało się, że u części pacjentów z narkolepsją i katapleksją stężenie hipokretyny w płynie mózgowo-rdzeniowym jest nieoznaczalne. W tym samym roku wykazano, że w mózgach pacjentów na narkolepsję, chorych na narkolepsję, nie udaje się wykryć neuronów, które produkują hipokretyny i stąd przypuszczenie, że na jakimś etapie choroby może dochodzić do ich zniszczenia. W jaki sposób może do tego dochodzić? Jakby inną drogą badania narkolepsji było badanie związku tej choroby z antygenami zgodności tkankowej. Początkowo wykazano taki związek z jednym z takich antygenów w Japonii, gdzie niemal 100% pacjentów z narkolepsją i z objawami katapleksji miało wykazano obecność antygenu HLA-DR2. Później okazało się, że ten antygen nieco mniej jest specyficzny w populacji pacjentów afroamerykańskich w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wykryto nieco inny marker też z grupy antygenów zgodności tkankowej, który wykazuje mniej więcej 70-80% zgodność z zachorowaniem na narkolepsję wśród wszystkich ras. Taki bliski związek z antygenami zgodności tkankowej w narkolepsji wskazuje, że być może należy ona do grupy chorób autoimmunologicznych, takich jak na przykład cukrzyca typu pierwszego. Jak dotąd wszelkie badania, które starały się wykazać bezpośrednio jakiś proces autoimmunologiczny w narkolepsji, nie wykazały takich bezpośrednich dowodów poza tym pośrednim związkiem. Natomiast cały czas wyjaśnienie tego tła autoimmunologicznego jest gdzieś w tle badań, które w tym momencie są prowadzone. Jaki jest przebieg narkolepsji? Kiedy w ogóle osoby zaczynają chorować na narkolepsję? Badania epidemiologiczne wykazały, że istnieją dwa szczyty zachorowań na narkolepsję. Pierwszy to jest druga dekada życia, bardzo ważna, czyli okres nauki, wchodzenia w dorosłe życie. I drugi szczyt zachorowań
to jest czwarta dekada życia. Ten pierwszy szczyt zachorowań dotyczy większości pacjentów z narkolepsją. Jeżeli choroba dotknie taką młodą osobę, no to właściwie przerywa taki ciąg nauki czy ciąg kariery zawodowej, jeżeli oczywiście narkolepsja nie zostanie szybko zdiagnozowana i nie zostanie wdrożone odpowiednie leczenie. Okazuje się, że większość pacjentów z narkolepsją od momentu zachorowania do momentu trafnej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia przechodzi kilkuletni okres albo bez diagnostyki, albo nieprawidłowej diagnostyki. Często ten okres może trwać 10 lat albo i dłużej. Jeżeli w tym czasie dana osoba cierpi na nadmierną senność, która właściwie wyklucza takie aktywne życie zawodowe, towarzyskie, to można powiedzieć, że te lata nieleczonej narkolepsji często są dla danej osoby stracone. Jest to osoba niejako funkcjonuje nieco jak inwalida w naszym społeczeństwie. Dlatego ważne jest, żeby te osoby w miarę szybko diagnozować i wprowadzać leczenie. Dlatego, że potrafimy skutecznie leczyć, co prawda obecnie objawowo, to znaczy nie potrafimy leczyć przyczyn narkolepsji, czyli podać jakiegoś leku, wdrożyć jakiejś terapii, która by usunęła przyczyny i żeby dana osoba potrafiła funkcjonować. Natomiast odpowiednim zestawem leków potrafimy złagodzić lub znieść wszystkie podstawowe objawy narkolepsji. Tak jak na początku wymieniłem te podstawowe grupy objawów narkolepsji, czyli nadmierną senność w ciągu dnia i katapleksję, istnieją jakby dwie grupy leków, które te objawy potrafią znieść. Nadmierna senność jest leczona grupą leków stymulujących lub tak jak niektóre nowsze preparaty, właściwie jeden jest określany jako lek somnolityczny, czyli znoszący senność. Pierwszymi takimi lekami, które się okazały skuteczne w leczeniu nadmiernej senności, to były różne pochodne amfetaminy. Pacjenci z narkolepsją rzadko mieli kłopoty z nadużywaniem czy z uzależnieniem się od pochodnych amfetaminy. Natomiast żaden z preparatów z tej grupy nie jest dostępny w Polsce. Podobnie jest z najnowszym lekiem znoszącym nadmierną senność w narkolepsji, czyli z modafinilem, który jest uważany na całym świecie jako lek pierwszego rzutu. Modafinil to jest lek, który się pojawił kilkanaście lat temu. Jest zarejestrowany w Polsce, ale niestety niedostępny. My se radzimy troszkę w naszej poradni naokoło, stosując inny lek, czyli selegilinę, która w dużych dawkach, większych niż stosowanych w chorobie Parkinsona, z którego to wskazania selegilina jest zarejestrowana w Polsce, może znosić nadmierną senność, ale oczekujemy, aż nasi pacjenci będą mieli dostęp do modafinilu. Rozpoznanie narkolepsji polega na potwierdzeniu tych objawów narkolepsji charakterystycznych, też wspartych badaniami pracownianymi, no i oczywiście wykluczeniu innych przyczyn nadmiernej senności, takich jak na przykład zespół bezdechu sennego, niedostateczny czas snu, czyli wynikające z takiego wyboru, skracanie sobie czasu spoczynku nocnego. Natomiast na czym my się opieramy w takiej diagnostyce? Część badaczy przyjmuje, że wystarczające do rozpoznania narkolepsji, a przynajmniej takiej klasycznej narkolepsji, jest stwierdzenie
nadmiernej senności w ciągu dnia i objawów katapleksji, takiej katapleksji wyraźnej, czyli wyzwalanej przez emocje wyraźnego spadku napięcia mięśniowego. Natomiast według klasyfikacji międzynarodowej zaburzeń snu u pacjentów bez katapleksji do rozpoznania narkolepsji jest konieczne potwierdzenie pewnych charakterystycznych objawów w badaniach pracownianych. Badania pracowniane, które są stosowane w rozpoznawaniu narkolepsji, składają się: badanie polisomnograficzne, czyli badanie snu nocnego, które polega na badaniu z odprowadzeń elektroencefalograficznego, czyli badaniu czynności bioelektrycznej mózgu, badaniu napięcia mięśni w elektromiogramie, badanie ruchów oddechowych, saturacji, czyli wysycenia saturacji krwi, czyli wysycenia krwi tlenem, ruchów oddechowych, ruchów kończyn. Po takim badaniu polisomnograficznym kolejnego dnia jest wykonywany test wielokrotnej latencji snu, czy wielokrotny test latencji snu. Najczęstszym skrótem używanym to jest skrót angielski MSLT. To badanie polega na pięciokrotnej próbie zaśnięcia w ciągu dnia, powtarzanej co 2 godziny. W tym badaniu potrafimy określić latencję snu, czyli odstęp od momentu, w którym osoba badana kładzie się, jest zgaszone światło i słyszy polecenie: proszę teraz spróbować zasnąć, do momentu zaśnięcia, czyli latencja snu. I drugi to jest obecność lub brak zasypiania lub bardzo szybkiego pojawiania się snu REM, czyli snu z szybkimi ruchami gałek ocznych. Ponieważ w narkolepsji takim charakterystycznym objawem jest zasypianie właśnie snem REM. Sen REM u osób zdrowych zazwyczaj występuje po około 90 minutach snu, czyli snu nocnego, na który się składa w pierwszym cyklu między innymi sen wolnofalowy. Natomiast u pacjentów z narkolepsją często stwierdza się występowanie snu REM na początku zarówno snu nocnego, jak i w tych epizodach drzemek, które my notujemy w wielokrotnym teście latencji snu. Są oczywiście określone normy, czyli w narkolepsji ta latencja snu powinna wynosić poniżej 10 czy 8 minut i tych epizodów zasypiania snem REM powinno być 2 lub więcej, natomiast osoby zdrowe albo osoby z innymi formami nadmiernej senności w ciągu dnia mogą mieć do jednego epizodu zaśnięcia snem REM. Diagnostyka narkolepsji, takie leczenie objawowe, stoi już na całkiem dobrym poziomie. Natomiast odkrycia dotyczące układu hipokretyn i oreksyn, jakby osiągnięcia z nimi związane, to znaczy powstanie modeli zwierzęcych narkolepsji, wyjaśnienie tła już istniejących modeli, głównie to modeli psiej narkolepsji, dają nadzieję na to, że będziemy coraz więcej wiedzieli o takich podstawach molekularnych narkolepsji, o jej etiopatogenezie. Być może to dostarczy nam coraz więcej sposobności, aby tą wiedzę przenieść też do kliniki. To znaczy być może dostarczy to sposobów lepszej diagnostyki, a przede wszystkim leczenia, być może leczenia przyczynowego narkolepsji. Chociaż podobnie, jeżeli uznamy narkolepsję za chorobę
bądź to neurodegeneracyjną, bądź to chorobę, gdzie dochodzi do zniszczenia neuronów hipokretynowych w mechanizmie autoimmunologicznym, to tutaj by było takie trudności jak w takich chorobach jak choroba Parkinsona, gdzie wiadomo, że niszczone są komórki wydzielające dopaminę, to podobnie w narkolepsji, być może już tak sięgając w przyszłość. Przeszczep czy w jakiś inny sposób zmuszenie pozostałych neuronów do wydzielania hipokretyny, bądź przeszczep neuronów wydzielających hipokretyny, albo w inny sposób podawanie leków, które by miały działanie podobne do hipokretyn, by przynosiło lepsze efekty w leczeniu niż dostępne obecnie leki.